Cześć, witajcie. Ja nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Inspiracją do zrealizowania tego materiału są wszyscy ci z Was, wszyscy widzowie kanału Mr. Akumulator, którzy uważają, że jestem prorosyjski, proukraiński, bo dość dobrze wypowiadam się na temat czy to ukraińskich akumulatorów Megatexa, czy to na temat rosyjskich prostowników Kulon. To akurat nie pierwszy kupiony, bo pierwszy niestety nie wytrzymał próby czasu, ale pierwszy z grupy prostowników, który kupiłem i który użytkuję po dzień dzisiejszy, to jest Kulon 912, już niedostępny. Zastąpi go w niedługim czasie Kulon 920. I dzięki tym osobom postanowiłem się zainspirować i porównać wschodnią technologię produkcji akumulatorów versus polskie rozwiązania, europejskie rozwiązania akumulatorów. Wszystkie te, które są w magazynie mojej firmy Świat Akumulatorów, bo nie będzie to test przekrojowy tego wszystkiego, co jest na rynku, bo praktycznie żaden producent, żaden dystrybutor, żaden importer nie jest zainteresowany, aby swoje produkty oddawać osobie niezależnej, żeby to zbadała, sprawdziła i tak dalej, bez względu na możliwości. Zawsze zapraszałem i zapraszam producentów, dystrybutorów, importerów, akumulatorów, aby uczestniczyli w takich testach. Niemniej jednak nie ma chętnych, nie ma odważnych. Natomiast ja jako współwłaściciel firmy Świat Akumulatorów niespecjalnie mam się czego obawiać, bo stoję na straży pomiędzy tym, co sprzedajemy klientom firmy Świat Akumulatorów, a tym, co kupujemy. Ja jestem dokładnie po środku. Mr. Akumulator sprawdza, testuje, pilnuje, tak abyśmy mieli pewność, że to, co polecamy, jest albo warte swoich pieniędzy, albo jest na tyle przyzwoite, że jest wartym zakupu. I tym przede wszystkim zajmuję się w firmie i to była kanwa, na której powstał tak naprawdę kanał Mr. Akumulator, bo na kanale Mr. Akumulator dzielę się z Wami testami, badaniami, rzeczami, które wcześniej wykonywaliśmy, tylko tyle, że nie robiłem tego przed kamerą. Test 12 akumulatorów w obudowie L2, czyli w podstawie 242 mm na 17,5 mm i wysokie na 190 mm, czyli 19 cm z prawym plusem. Akumulatory, które świetnie się nadają do większych benzyn typu od 1,8 wzwyż w dwulitrowych i więcej oraz do małych silników diesla tych 1,3, 1,4, 1,5, czasem 1,6. Będą to klasyczne akumulatory z płynnym elektrolitem. Pierwszy akumulator to Warta Silver D15 63 Ah według producenta pojemność, 610 Ah według producenta prąd rozruchowy. Jest to akumulator, który waży 14,84 kg. Brak dostępu do elektrolitu. Drugi akumulator Centra Futura, 64 Ah, 540 Ah prądu rozruchowego według normy N. Ten akumulator waży 15,24 kg. Brak dostępu do elektrolitu. Kolejny akumulator to Centra Plus, 62 Ah, 540 Ah prądu rozruchowego. Akumulator waży 14,2 kg. Jest dostęp do elektrolitu. Z prawej lub z lewej strony akumulatora można tą listwę blokującą dostęp do elektrolitu i jednocześnie uszczelniającą pokrywę akumulatora podważyć i bardzo delikatnie podnieść ją do góry z jednej i z drugiej strony. Także dostęp do elektrolitu jest możliwy w tym akumulatorze. Kolejny akumulator to fabryka akumulatorów Autopart Galaxy Plus. Akumulator 66 Ah, jeżeli chodzi o pojemność, 590 Ah, deklaracja producenta na rozruchu, 15,36 kg waga. Dostęp do elektrolitu jest pod naklejką na wieczku. Austriacki baner 62 Ah z serii Powerbull, 550 Ah prądu rozruchowego, waży 15,6 kg. Dostęp do elektrolitu jest pod górnymi naklejkami, znajdują się korki, które można w łatwy sposób odkręcić i jest dostęp do elektrolitu. Baner Professional, czyli ten baner, który producent mówi, że jest zgodny z tym, co dostarcza na pierwsze wyposażenie. 63 Ah, jeżeli chodzi o pojemność, 620 Ah, jeżeli chodzi o prąd rozruchowy, waga 16,4 kg. Dostęp do elektrolitu jest pod naklejkami. Taki biały akumulator jeszcze bez etykiet, jest to akumulator, który od dłuższego czasu, od blisko 8 miesięcy badamy, testujemy w różnych pojemnościach, w różnych warunkach. Rozważamy wprowadzić taką serię R Pro, czyli dostęp do
akumulatorów z pierwszego wyposażenia, które raz na jakiś czas pojawiają się na rynku. I ten akumulator ma deklarowaną przez producenta pojemność 62 Ah, 480 Ah prądu rozruchowego, waży 15,66 kg i nie będzie miał dostępu do elektrolitu. Akumulator R2 jest to nasz wspólny projekt z Exidem. Jest to akumulator klasy standard, klasy budżetowej. W tym wypadku zależało nam, żeby pogodzić jak najlepszą cenę akumulatora z tą jakością, która pozwoli uzasadnić zakup tego akumulatora. Także R2 w naszym wypadku to jest budżetowy, standardowy, niedrogi akumulator. Pojemność deklarowana to 62 Ah, prąd rozruchowy 520 Ah według normy EN. Waga tego akumulatora 14,16 kg i ten akumulator ma wieczko typu SMF, nie będzie miał dostępu do elektrolitu. Akumulator R1, jest to akumulator, jest to nasz projekt wspólny z fabryką akumulatorów Autopart. Jest to produkt klasy Optimum, czyli że jest to stosunkowo wysoka jakość, ale jeszcze w miarę w rozsądnej cenie. Taki akumulator w miarę pośrodku, jeżeli chodzi o jego możliwości i parametry techniczne. Pojemność 60 Ah, prąd rozruchowy deklarowany 550 Ah, waga 15,32 kg. Są korki, bez kłopotu możecie zaglądać, dolewać, uzupełniać, wydłużać sobie żywotność akumulatora, jak sobie tylko życzycie. Ukraiński akumulator z serii M5 Premium, 65 Ah, deklaracja producenta 640 Ah prądu rozruchowego, waga 15,88 kg. Pod tymi listwami, które można w łatwy sposób sobie podważyć, delikatnie znajdują się koreczki i macie full service dostęp do akumulatora pod kątem uzupełnienia wody. Przedostatni akumulator to ukraińska M7 Ultra, najmocniejsza seria od ukraińskiego producenta, od Megatexa. 62 Ah, deklaracja producenta, 610 Ah prądu rozruchowego. Akumulator waży 15,92 kg. Pod listwami również jest dostęp do elektrolitu. I ostatni akumulator to jest ukraińska Amega Trójka, standard, 60 Ah, jeżeli chodzi o pojemność, 540 Ah, jeżeli chodzi o rozruch, waga 14,14 kg, pod listwami oczywiście jest swobodny dostęp do elektrolitu. Jeżeli chodzi o wagę, sprawa jest prosta. Najcięższym akumulatorem jest austriacki Banner Professional, czyli ten taki zbliżony do pierwszego wyposażenia. Najlżejszym akumulatorem będzie Centra Plus 14,2 kg. Tak podchodzące prawie pod 16 kg jest jeszcze ta ukraińska Amega, zarówno w serii Premium, jak i w serii Ultra. Po takim sprawdzeniu każdy z tych akumulatorów został podłączony do Hulona 912, został podłączony na 16 godzin z następującymi parametrami: 12 Ah, jeżeli chodzi o natężenie prądu ładującego, to takie maksymalne natężenie, i napięcie 16,2 V, czyli 2,7 V na ogniwo. Każdy z tych akumulatorów odczekał od 3 do 4 dni, zanim zabrałem się za pomiary elektryczne. Zobaczcie, tak one wyglądają. Warta Silver 63 Ah w temperaturze 5 stopni ma prąd rozruchowy oszacowany 541 Ah według normy EN. Centra Futura 64 w temperaturze 6 stopni Celsjusza oszacowany prąd rozruchowy wynosi 599 Ah według normy EN. Centra Plus o pojemności 62 Ah w temperaturze 7 stopni Celsjusza oszacowany prąd rozruchowy wynosi 443 Ah według normy EN. Autopart Galaxy Plus w temperaturze plus 6 stopni Celsjusza prąd rozruchowy oszacowany wynosi 555 Ah. Austriacki Banner Powerbull 62 w temperaturze 7 stopni oszacowany prąd rozruchowy wynosi 539 Ah. Banner Professional Bull 63 w temperaturze 6 stopni prąd rozruchowy oszacowany wynosi 626 Ah według normy EN. Ten nasz kandydat na markę R-Pro w temperaturze 6 stopni Celsjusza ma prąd rozruchowy oszacowany 493 Ampery według normy EN. R2, ten nasz standardowy budżetowy akumulator w temperaturze 7 stopni Celsjusza ma prąd rozruchowy oszacowany 465 Ampery według normy EN. R1, nasz akumulator klasy Optimum w temperaturze plus 6 stopni Celsjusza, 529 Ah według normy EN oszacował przyrząd, jeżeli chodzi o prąd rozruchowy. I ukraińska Amega w serii Premium M5 w temperaturze plus 7 stopni Celsjusza, 652 Ampery według normy EN.
Natomiast ukraińska Amega Ultra M7 62 w temperaturze plus 7 stopni ma 604 amperów prądu rozruchowego według normy EN i ostatni akumulator, czyli ta ukraińska Amega M3 60 standard ma w temperaturze plus 7 stopni 500 amperów prądu rozruchowego według normy EN. Najlepszy wynik, jeżeli chodzi o zdolność rozruchową w tym teście, ten akumulator 652 amperów, to jest ukraińska Amega, jeżeli chodzi o serię premium, później austriacki Banner 626 w serii professional, powyżej 600 miała jeszcze ta Amega Ultra serii M7 604 i w zasadzie 1 ampera zabrakło Centrze Future, aby mieć 600 amperów. Te cztery akumulatory charakteryzują się najlepszą zdolnością rozruchową spośród całej tej dwunastki. Najsłabszy prąd rozruchowy Centra Plus 443 amperów i ten nasz budżetowy akumulator R2 465 amperów. Jedną z ciekawostek tego testu będzie to, że powiem Wam, kiedy każdy z tych akumulatorów został dokładnie wyprodukowany oraz jak odczytywać i gdzie znajduje się data produkcji tych akumulatorów. W przypadku akumulatora Warta Silver ten kod jest bardzo słabo czytelny. Raz na jakiś czas trzeba się naprawdę bardzo mocno nastarać i jak znajdziecie ten kod, interesuje Was trzecia, czwarta, piąta i szósta pozycja w tym kodzie. I pozycja numer 3 to będzie literka C i pod tą literką C dowiecie się, w jakiej fabryce został wyprodukowany ten akumulator. Czyli tutaj mamy do czynienia z miejscowością Czeska Lipa w Republice Czeskiej. Natomiast 076 musicie wdepnąć na stronę akubis.biz do działu Kopalnia Wiedzy i tam odnaleźć, jak dekoduje się akumulatory typu Bosch Warta. I na podstawie 076 tego zestawu cyferek wystarczy znaleźć je w tabeli i odkryjecie, że jest to akumulator wyprodukowany w sierpniu 2020 roku. W przypadku akumulatora Centra Futura kod zlokalizujecie w górnej prawej części wieczka. Interesują Was tak naprawdę pierwsze dwie pozycje 0K. 0 oznacza końcówkę roku 2020, jeżeli byłaby dziewiątka, to jest rok 2019. K to jest kolejna litera miesiąca. Pamiętajcie tylko, że pomijacie literkę I, czyli w przypadku tego akumulatora A to jest styczeń, B to jest luty i tak dalej. Literka K odpowiada październikowi 2020 roku. To samo jest w przypadku Centry Plusa. W górnym prawym rogu wieczka akumulatora odnajdujemy 0J. 0 wiemy, że to jest rok 2020. J wiemy, że będzie to wrzesień 2020 roku. W przypadku akumulatorów Autopart mamy takie zbitkę trzech cyferek 0,38. Oznacza to, że akumulator został wyprodukowany 0,2020 rok, końcówka roku, 38 oznacza tydzień, 38 tydzień roku 2020, czyli gdzieś pomiędzy 14 a 20 września 2020 roku. W przypadku austriackiego banera musicie przy minusie znaleźć rząd pięciu takich literek i pierwsze dwie mówią Wam o tym, w jakim tygodniu, natomiast trzecia i czwarta, w jakim roku zostały akumulatory wyprodukowane. Literce A odpowiada 0, literce B odpowiada 1, literce C 2 i tak dalej, czyli w tym wypadku będzie to 37, 20, 37 tydzień 2020 roku, czyli gdzieś pomiędzy 7 a 13 września 2020 roku. W przypadku austriackiego banera w serii Professional jest dokładnie tak samo. W dolnym lewym rogu przy minusie mamy C i CAN. Interesują nas pierwsze cztery pozycje. C odpowiada 2, I odpowiada 8. Tutaj I nie pomijamy. C oczywiście 2, A to 0, czyli mamy 28 tydzień 2020 roku, czyli coś pomiędzy 6 a 12 lipcem 2020 roku. W przypadku tych akumulatorów, które są kandydatami na serię R Pro, identycznie jak w przypadku Warta Bosch, interesuje nas trzecia, czwarta, piąta i szósta pozycja. Trzecia pozycja to C, mówi nam o tym, że akumulator został wyprodukowany w czeskiej Lipie. 955 odnajdujemy z tabelki, która znajduje się w portalu akubis.biz w dziale Kopalnia Wiedzy i tam jest taki artykuł, jak odczytać datę produkcji z akumulatorów Bosch Warta. 955 odpowiada lipiec 2019 rok. Te akumulatory badam już od blisko 8 miesięcy, stąd też tak niska data produkcji. W przypadku akumulatorów R2 serii budżetowej standard będziecie mieć taki zestaw cyferek jak 078. Tutaj znajdzie się już nowa numeracja, jeżeli chodzi o datę produkcji Exide'a, bo 0,75 będzie oznaczało maj, 0,76 będzie oznaczało czerwiec, 0,77 będzie oznaczało lipiec, 0,78 będzie oznaczało sierpień. Ten akumulator został wyprodukowany w sierpniu 2020 roku i tak dalej. 0,79 będziecie mieć wrzesień i to będzie podążało już mniej więcej w tamtą stronę.
Kolejny akumulator to R1, ten nasz akumulator z klasy Optimum, identycznie jak w przypadku akumulatorów Autopart, 0,36, 0, końcówka roku i 36 tydzień, czyli gdzieś pomiędzy 1 a 6 września 2020 roku. W przypadku akumulatorów Amega w każdej serii będziecie mieć dwie daty. Pierwsza data od czoła to będzie data montażu akumulatora, natomiast ta data, która nas interesuje, to jest data uruchomienia i uformowania akumulatora. Ona znajduje się w tylnej części akumulatora na rancie wieczka. I w przypadku tej serii premium mamy 257 dzień łamane na 20, czyli dokładny 13 września 2020 roku. W przypadku serii Ultra jest identycznie, kodu szukamy z tyłu na rancie akumulatora, 247 dzień 2020 roku, 3 września 2020 dokładnie. I w przypadku akumulatora serii Standard, tej 60, 210 dzień 2020 roku, czyli 28 lipiec 2020 roku. Mam nadzieję, że odczytywanie dat w przypadku tych akumulatorów, które są w naszej ofercie, jest dla Was bardzo jasne, czyste i czytelne, bo brak możliwości poinformowania naszych klientów w firmie Świat Akumulatorów, kiedy został konkretnie wyprodukowany akumulator, to jest dyskwalifikacja produktu z naszej oferty. Tak stało się z akumulatorami MOL, gdzie dystrybutor odmówił nam poinformowania, w jaki sposób odczytywać daty produkcji tych akumulatorów. Zostawiliśmy te akumulatory tylko i wyłącznie na zamówienie, natomiast z takim podejściem zrezygnowaliśmy z oferowania ich na stałe, tak żeby ich mieć na półce, choć swojego czasu to bardzo ciekawe i bardzo przyzwoite akumulatory. Niemniej jednak liczy się podejście do klienta, tak jak dla nas jest mega ważne w firmie Świat Akumulatorów, aby informować Was w uczciwy sposób, kiedy te akumulatory zostały wyprodukowane i jakie mają parametry. Nie wstydzimy się tych parametrów, tych akumulatorów, które sprzedajemy, bo dzielimy je na kategorie standard, czy jakieś budżetowe akumulatory, akumulatory typu Optimum, czyli akumulatory, których stosunek cena do jakości jest najbardziej przyzwoita, i akumulatory klasy premium, gdzie nie są to najtańsze akumulatory, ale oferują naprawdę dużo. Ostatnim elementem tego testu będzie test pojemności rezerwowej. Działa to na tej zasadzie, że w pełni sprawny, naładowany akumulator obciążamy prądem o natężeniu 25 A i czekamy, aż na końcówkach tego bieguna pojawi się napięcie w wysokości 10,5 V. Wtedy kończymy ten test, zapisujemy czas w minutach, ile ten akumulator się rozładowywał. Dodatkowo możemy sobie jeszcze to przeliczyć na amperogodziny, takie oszacowane amperogodziny, co również zrobimy. Ale pamiętajcie, że norma na pojemność rezerwową mówi o temperaturze labo, czyli musi być 25 stopni, natomiast w trakcie testu na pojemność robiłem to w temperaturach od 7 do 9 stopni. Im niższa temperatura, tym bardziej spada pojemność tego akumulatora, także te pojemności, które pokażę Wam, zaprezentuję tutaj w tym teście, będą dotyczyły konkretnych warunków w konkretnych temperaturach, natomiast te parametry mogłyby być prawdopodobnie wyższe, gdybyśmy mieli temperatury zbliżone do tych, o których mówi norma. Zaczynajmy. Warta Silver w temperaturze plus 7 stopni Celsjusza obciążona prądem o natężeniu 25 A rozładowuje się przez 100 minut, nim osiągnęła 10,5 V na końcówkach biegunów i pozwala nam to oszacować pojemność tego akumulatora na 68,5 Amperogodziny. Następnym akumulatorem to Centra Futura, również w temperaturze 7 stopni, rozładowuje się również przez 100 minut, obciążona prądem o natężeniu 25 A, nim na końcówkach biegunów pojawia się 10,5 V. I biorąc pod uwagę, że alfabatowi zaznaczyłem, że jest to 64, co pozwoli mi oszacować pojemność tego akumulatora na 69,1. Centra Plus, temperatura 8 stopni, obciążenie 25 A, po 76 minutach pojawia się 10,5 V, pozwala nam to oszacować pojemność tego akumulatora na 52,1 amperogodziny. Następny akumulator Autopart Galaxy Plus w temperaturze 7 stopni rozładowuje się przez 90 minut obciążony prądem o natężeniu 25 A, nim pojawiło się na końcówkach tego akumulatora na biegunach 10,5 V. Pozwala nam to oszacować pojemność tego akumulatora na 62,1 amperogodziny. Austriacki Banner w serii Powerbull w 7 stopniach Celsjusza rozładowuje się przez 100 minut i pozwala nam to oszacować jego pojemność na 68,3 amperogodziny, gdyż zadeklarowałem alfabatowi, że to jest 62. Kolejny akumulator to jest seria Professional z austriackiego Banera i ten akumulator w temperaturze plus 7 stopni obciążony prądem o natężeniu 25 A rozładowuje się przez 102 minuty i biorąc pod uwagę, że zadeklarowałem alfabetowi, że jest to 63, pozwoli mi to oszacować pojemność tego akumulatora na 69,4 amperogodziny. Kandydat na R Pro, na naszą serię, gdzie będziemy mogli oferować akumulatory z pierwszego wyposażenia, które raz na jakiś czas pojawiają się na rynku wtórnym.
W 8 stopniach Celsjusza rozładowuje się przez 90 minut obciążony prądem o natężeniu 25 amperów i pozwala mi to oszacować jego pojemność na 62,3 amperogodziny. Akumulator R2, nasz standardowy budżetowy akumulator w temperaturze 7 stopni Celsjusza rozładowuje się przez 86 minut obciążony prądem o wartości 25 amperów i pozwoli mi to oszacować pojemność tego akumulatora na 55,8 amperogodziny. Kolejny akumulator to nasza R1 w kategorii optimum, czyli taki środkowa jakość tych akumulatorów. W temperaturze plus 7 stopni Celsjusza obciążona prądem o natężeniu 25 amperów rozładowuje się do napięcia 10,5 V 94 minuty. W takim czasie pozwoli mi to oszacować pojemność tego akumulatora na 64,9 amperogodziny. W przypadku ukraińskiego akumulatora serii premium M5, akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 amperów w temperaturze 8 stopni rozładowuje się przez 94 minuty. Pozwoli mi to oszacować pojemność tego akumulatora na 68,2 amperogodziny. Ukraińska Amega Ultra M7 w temperaturze plus 9 stopni obciążona prądem o natężeniu 25 amperów rozładowuje się przez 90 minut, co pozwala mi oszacować pojemność tego akumulatora w tych warunkach temperaturowych na 63,5 amperogodziny. I ostatni akumulator, ukraińska M3 Standard w temperaturze 9 stopni obciążona prądem o natężeniu 25 amperów rozładowuje się do napięcia 10,5 V przez 88 minut, co pozwala mi oszacować pojemność tego akumulatora na 61,3 amperogodziny. To jest dla mnie najważniejszy test. On tak naprawdę mówi wszystko o akumulatorze. To jest tak samo jak z bieganiem. Na odcinku 100 metrów prawie każdy z nas jest w stanie dać z siebie bardzo dużo, ale na odcinku 42 km już te siły trzeba bardzo mocno rozłożyć. Nie wszyscy dadzą radę. Dwa najlepsze wyniki w teście to austriacki Banner 69,4 amperogodziny oraz Centra Futura 69,1 amperogodziny. Najsłabsze dwa wyniki to Centra Plus 52 amperogodziny i blisko 56 amperogodzin nasza budżetowa R2. Ostatnią rzeczą, o której Wam powiem, to technologie, w jakich zostały wykonane kratki w tych akumulatorach. To, że wszystkie będą kalcjum-kalcjum, czyli wapno jest dodane do ołowiu, z których powstają takie oto kratki. Jest standardem 99% akumulatorów tych kwasowo-ołowiowych, rozruchowych są wykonane w ramach obecnie chyba niemal wszystkie akumulatory na rynku akumulatorów rozruchowych są wykonane z dodatkiem wapnia. Wapno odpowiada za utwardzanie tej kratki. Kiedyś to był antymon, ale antymon miał te problemy, że po przekroczeniu pewnego napięcia ta elektroliza była bardzo burzliwa i bardzo gwałtowna. Ci, którzy 20, 30, 40 lat temu kupowali akumulatory, wiedzą, że po każdym ładowaniu należało tam dość sporo chochel wody uzupełnić w akumulatorach. Podzielimy to na kratkę dodatnią i na kratkę ujemną i tak. W przypadku warty plus pochodzi z technologii punchingowej, minus cięto ciągniony, expanded metal. W przypadku Centry Futury zarówno plus, jak i minus cięto ciągnione. W przypadku Centry Plus również plus i minus cięto ciągniony. W przypadku Autoparta plus i minus cięto ciągniony. W przypadku austriackiego Banera plus i minus cięto ciągnione kratki. W przypadku Banera Professionala również plus i minus cięto ciągniony. W przypadku kandydata naszego na R Pro plus pochodzi z punchingu, czyli posiada ramkę, minus cięto ciągniony. W przypadku R2, tego naszego standardowego akumulatora, plus i minus cięto ciągniony. W przypadku R1 z autopartu plus i minus cięto ciągniony. W przypadku tego akumulatora cała seria ukraińskiego producenta M5 ma odlewane kratki. Czyli nie są to kratki cięto ciągnione, czyli gdzieś, gdzie ołów jest nacinany i rozciągany. I nie są to takie mięciutkie kratki, tylko są to solidne, grube, ciężkie kratki odlewane. Stara, fajna technologia na takich maszynach, które się wirc nazywają. I te kratki są ciężkie, można w nie wpastować dużo masy czynnej. Te akumulatory rzadko kiedy są gwiazdami takich rzeczy, jak nadmiernie duża umiejętność rozruchowa. Natomiast te akumulatory są bardzo trwałe, bardzo długo wytrzymałe. I tak jak w przypadku tego akumulatora macie dostęp i możliwość dolewania wody, która w trakcie elektrolizy ubywa, bo rozkłada się na wodór i na tlen. Jeżeli ładujecie oczywiście trochę wyższymi napięciami, to się dzieje w szczególności, tak macie szansę na to, aby mieć akumulator długowieczny. I tak samo jest w przypadku tego akumulatora Ultra. Każdy z akumulatorów serii 7 ma zarówno kratkę płyty dodatniej, jak i kratkę płyty ujemnej, bo to ważne. Nie wiem, czy zaznaczyłem dokładnie to w tym wypadku. Zarówno plus, jak i minus. Tak samo w tym akumulatorze plus i minus są
odlewane, dzięki czemu akumulatory są naprawdę długowieczne, ale należy o te akumulatory zadbać. Raz na jakiś czas otworzyć, sprawdzić, porządnie naładować, uzupełnić wodę. Przed każdą zimą pamiętajcie i przed każdym latem taki serwis dla akumulatora, nieważne czy on będzie wykonany z tych cięto-ciągnionych kratek, czy też z tych odlewanych, czy z punchingowych i tak dalej. Jeśli zadbacie o akumulator, czyli minimum dwa razy w roku go poładujecie, on Wam się bardzo ładnie odwdzięczy. I ta seria 3 standardowa z ukraińskiego producenta, zarówno plus jak i minus, pochodzi z technologii cięto-ciągnionych, czyli taśma ołowiowa jest walcowa, potem jest nakrawana i rozciągana. Jak powstaje taka taśma, możecie zobaczyć w tym filmie, który zamieszczę tutaj. Byłem w Starokonstantinowie, to jest w tej zachodniej części Ukrainy, w fabryce akumulatorów Megatex, gdzie jest pokazane, jak powstaje taka kratka. Producent wpuścił mnie i pozwolił nagrać film, jak to powstaje od A do Z. Niesamowicie fajna sprawa, zwiedzenie, możliwość zobaczenia w ogóle fabryki, jak to powstaje z kamerą, było dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Natomiast jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak powstają kratki ołowiowe, te odlewane i w ogóle jak powstają akumulatory w serii 5 i w serii 7 z ukraińskiego producenta, który był tutaj bohaterem dnia, można powiedzieć. Zachęcam do oglądnięcia tego filmu. Tutaj jest moja wizyta w Konstantynówce, bardzo blisko Doniecka, fabryka akumulatorów pana Jurija Szaprana. Niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o to, jak w starych technologiach można bardzo nowocześnie produkować akumulatory. Dla każdego jest to coś zupełnie innego. Dla Was jest to wiedza, skompresowana wiedza na temat akumulatorów, które są w ofercie mojej firmy Świat Akumulatorów w Szczecinie. Natomiast dla mnie jest to informacja, która potwierdza, czy droga, którą podążamy, czyli doboru akumulatorów tak, aby się nie wstydzić sprzedawanych produktów, aby móc je z czystym sumieniem w odpowiedni sposób polecać i dobierać dla klienta, jest właściwa. Ja cieszę się, że z naszej oferty zniknęło kilka pozycji. Cieszę się, że pojawiły się w ofercie naszej firmy akumulatory ukraińskiego producenta Megatexa. Cieszę się również, że nadal mamy banera. Bardzo się cieszę, że w kierunku akumulatorów Autopart rozwijamy tą naszą serię R1, czyli dla nas taka bardzo ważna seria, w której możemy zaproponować dostęp do elektrolitów, w miarę solidne parametry. Mogliśmy wiele rzeczy ponegocjować. Cieszę się również, że do naszej oferty wróciła Centra Futura. Jak się to okazuje, całkiem przyzwoite parametry tych akumulatorów. Plus jeszcze jest eksperymentalnie, jeszcze przez kilka tygodni będziemy badać kilka kolejnych akumulatorów. Jeżeli się okaże, że te parametry Centry Plusa są, potwierdzają się, że są po prostu no, takie najsłabsze, jeżeli chodzi o większość tych akumulatorów, to będą akumulatory, które dość szybko wypadną z naszej oferty. To na tyle. Jeżeli odcinek Ci się podobał, zostaw lajka. Jeżeli tematyka kanału Ci odpowiada, nie zapomnij subskrybować, a 8 osób na 10 oglądających nie subskrybuje, także zachęcam Cię, kliknij ten czerwony guziczek subskrypcji. I to na tyle. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, Robert Mazurek, a teraz jeszcze z Tomkiem z fantastycznego studia zaśpiewam Wam taką piosenkę na koniec. Cześć. Potrzebne Ci wsparcie, wyniki diagnostyki, dobór baterii do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. No to master akumulator, twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni Ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. To master akumulator, twój nawigator, defibrylator, rozjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.